Dzisiaj witam Was z mojego domu, dlatego że pokażę Wam, jak przygotować czekoladę na gorąco Bikom w zaciszu własnej kuchni. Potrzebujemy 180 ml mleka. I teraz pytanie, nie mamy super jiggera, jak odmierzyć 180 ml mleka? Możemy posłużyć się czymkolwiek mamy innego, ja na przykład mam taką 60, więc 3 takie miarki wlewamy do garnka mleka. Dlaczego mleka, a nie wody? Bo chcemy się napić dobrej, gorącej czekolady. Dlatego wlewamy 3 miarki mleka. Następnie będziemy to mleko delikatnie podgrzewać. Oczywiście z mlekiem zawsze trzeba uważać, by go nie spalić, ale w tym momencie nie boimy się o to. Mi się jeszcze nigdy nie spaliło. Włączamy gaz. A następnie patrzymy na mleko. Poczekamy aż chwilkę się, podgrzeje. Następnie dodamy saszetkę czekolady Bikom. U mnie to jest wersja klasyczna, ale Wy możecie użyć jakiejkolwiek chcecie, wiadomo. Tak naprawdę to jest tylko chwilka, dlatego że chcemy, by ono się lepiej rozpuściło. Możecie też od razu wsypać. Ja jakoś tak lubię poczekać, aż troszeczkę się podgrzeje, ale to jest naprawdę chwilunia. 180 ml mleka, ileż może się podgrzewać. Także wsypuję już i mieszam. Możecie wsypać i mieszać za chwilę. To nawet jest wskazane, ponieważ jedną ręką ciężko jest wydobyć zawartość całej saszetki. Gdy tylko zaczyna się gotować, zdejmujemy z ognia i przelewamy do naszej filiżanki. Najlepiej patrzeć na nią i mieszać, a nie patrzeć sobie tam w inną stronę, ale ja teraz mówię do Was, dlatego chcę patrzeć. To trwa naprawdę chwilkę. Już widzę, że ona się robi coraz gęstsza. Przygotuję sobie filiżankę. Czekolada już bardzo ładnie zgęstniała. Robią się, o widzicie, i już się gotuje, więc wyłączam. I przelewam do filiżanki. Tego niestety nie zobaczycie, ponieważ nie mam tutaj żadnej kamery. Ale musicie mi wierzyć na słowo, że ja to teraz przelewam do filiżanki. I tak oto czekolada jest już gotowa. I możecie w zaciszu własnego domu przygotować taką czekoladę jak z prawdziwej kawiarni lub pijalni czekolady, czy gdzie indziej się pije czekoladę. Smacznego. Można pić. Polecam serdecznie czekolady Bikom. Na razie.